imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, dajesz nam kolejną sposobność do spotkania w ramach duchowości dla Warszawy. Każdy z nas jakoś inwestuje w różne rzeczy, każdy z nas się jakoś spieszy, a Ty dajesz nam takie wieczory, gdzie jest inwestycja w Ducha, inwestycja w Ciebie, inwestycja w wieczność. Chcemy Cię prosić o to, by to spotkanie właśnie było takim inwestowaniem w naszą duchowość, która pozwoli spotkać się z Tobą. Niech ten wieczór będzie takim wydarzeniem, które dotyka naszego serca, naszej duszy, to, co jest najbardziej delikatne, po to, żeby w codzienności tęsknić za Tobą. Za Tobą nasza tęsknota odwieczna. O to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szanowni księża, drogie siostry zakonne, szanowni państwo, serdecznie witam wszystkich po wakacjach na nowym spotkaniu, nowym roku akademickim. Dziś rozpoczynamy cykl wykładów Duchowość dla Warszawy, znaną już od lat. I temat dzisiejszego spotkania brzmi: czy mogę poczuć Boga o doświadczeniu mistycznym i charyzmatycznym? No, dla nas oczywistym jest, że jeśli coś ja widzę, no to jest. Jeśli czuję, no to myślę, że dla mnie istnieje. Jakoś jesteśmy ludźmi emocji i wyobrażeń. I dlatego zarówno emocje, jak i wyobrażenia są często kryterium, że coś jest, albo czegoś po prostu nie ma. Jak nie czuję, to nie. Jak nie widzę, nie istnieje. No w takim razie, jeśli ja Boga nie widzę, nie czuję, to znaczy, że Go nie ma? Matka Teresa, święta Matka Teresa z Kalkuty wiele lat właśnie miała takie poczucie, że idzie ciemną doliną, nie czując bliskości Boga, pielęgnowała Go w sobie i pielęgnowała takie przekonanie, że On jest. I dziś dla wielu ludzi jest ona znakiem, że można być na tym świecie, przeżywając takie stany. Nie czuję Boga, a On jest. A czy święty Jan od Krzyża w ciemnych lochach więzienia doświadczał radości Pana? A jednak trwał w ciemnej nocy zmysłów, bez pocieszenia. Owszem, są chwile, kiedy Bóg daje nam pocieszenie, nawet daje taką radość z bliskości, ale nie zawsze tak jest. Mówię o tym dlatego, że w moim przekonaniu emocjonalność przeżywania wiary jest dziś na porządku dziennym. Stąd bardzo często nabożeństwa charyzmatyczne, których strona emocjonalna jest dominująca. Również nabożeństwa uwielbienia budzą w nas emocje w wyznawaniu miłości do Boga. Ale szanowni państwo, to się wszystko kończy po godzinie bądź po dwóch. Jak żyć, gdy duszy nie unoszą pozytywne emocje? A przecież to większość naszego życia. Co robić, jak nie czuję Boga w zwykłych godzinach dnia? Co mogą na ten temat powiedzieć nam mistycy? Oto są zagadnienia, które chcemy dzisiejszego wieczoru podjąć. Dlaczego? Bo chodzi o to, żeby nasza wiara była racjonalna i pełna szczerej miłości do Boga, a nie wiarą subiektywną, wiarą tylko moich wyobrażeń i wiarą moich emocji. Jestem bardzo wdzięczny za przyjęcie zaproszenia i proszę ojca profesora Tomasza Gałuszkę o poprowadzenie tego spotkania. Nie ukrywam, że ojciec przy dużej namowie zgodził się przyjechać do Warszawy i mieć z nami wykład, dlatego mu bardzo dziękuję,
A po przedstawienie sylwetki ojca, którego pewnie już jakoś znamy, bo raz u nas był, poproszę siostrę Judytę. Witam Państwa również bardzo, bardzo serdecznie na początku kolejnego sezonu naszych spotkań Duchowości dla Warszawy. Już 7 lat minęło, być może również dziś są ci, którzy pamiętają pierwsze spotkania, więc z Bożą pomocą rozpoczynamy kolejny sezon naszych spotkań. I z wielką radością pragnę powitać między nami ojca doktora habilitowanego Tomasza Gałuszkę, dominikanina, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, doktora habilitowanego historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektora Dominikańskiego Instytutu Historycznego i asystenta w Katedrze Historii Kościoła w średniowieczu Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Od niedawna również doktor nauk teologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy ojca bardzo, bardzo serdecznie. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, tylko przybliżę, że ojciec zajmuje się tak na co dzień zawodowo historią dominikanów, historią herezji, inkwizycji, a teologia i tomizm to jest jego zamiłowanie. Zresztą nie ma się co dziwić, bo jest dominikaninem. I właśnie też dlatego zapraszamy ojca. Cieszymy się, że po raz drugi, mam nadzieję, że nie ostatni, gości w Warszawie na Duchowości dla Warszawy. I drogi ojcze, profesorze, ten dzisiejszy temat, czy mogę poczuć Boga? Jesteśmy zaproszeni do przeżycia spotkania z teologią, która ma pomóc nam szukać odpowiedzi na nasze życie. I również nas wszystkich zachęcam do aktywnego udziału. Będą w pewnym momencie rozdawane kartki, możemy zapisać nasze pytania. Na ile będzie to możliwe, te pytania ojcu profesorowi postawimy. A teraz już bardzo proszę o wykład. Jak można doświadczyć Boga? Czcigodny księże rektorze, druga siostra profesor, szanowni państwo, studenci duchowości dla Warszawy, tak z wielką zazdrością patrzę, że nie mamy czegoś takiego w Krakowie, tylko duchowość dla Krakowa, bo pewnie też się bardzo przydało. Tym razem, tak już powiedzieć, zajmiemy się trudnym tematem. Ostatnio to był temat, czy zło, czy cierpienie jest karą za grzech. Trudny temat. Wybrałem sobie jako mistrza odpowiedzi na ten temat, na to pytanie świętego Tomasza z Akwinu. Tym razem temat też jest trudny, ale świadomie bardzo chciałem powiedzieć o czymś, co będzie przede wszystkim dotyczyło dobra, Boga, światła, wielkiej nadziei. Chociaż i temat cierpienia, mam nadzieję, i ta odpowiedź, którą Tomasz wtedy zaproponował, ona dawała nadzieję i daje nadzieję, jak dowiaduje się z różnych stron. Ale temat, czy można poczuć Boga po doświadczeniu mistycznym i charyzmatycznym, to jest temat, który dla mnie samego, już teraz powiem, tematem niezwykle zajmującym, inspirującym, otwierającym. Po raz kolejny święty Tomasz pomaga w odkryciu. Niemal każde słowo w tym temacie wywołuje wiele pytań. Bo już samo pytanie, czy można poczuć Boga? Mógłby ktoś zapytać, ale jak rozumiemy słowo móc? Czy wolno mi poczuć Boga? Czy też mam zdolności do poczucia Boga? Następnie, co znaczy poczuć? Czy mówimy o zmysłach zewnętrznych, wewnętrznych, a może mówimy jeszcze o emocjach. Trzeba by tu porozróżnić. W końcu mamy o doświadczeniu mistycznym, czy doświadczeniu charyzmatycznym, a zatem czy mówimy o jakiejś rzeczywistości, szerszej, dłuższej, czy też o jakimś doznaniu, o czymś, co się wydarzy.
I od razu powiem, że odpowiedź na to pytanie i w ogóle zajęcie się tym tematem, ono wymaga przynajmniej kilku spojrzeń. I odpowiedź nie jest prosta. Dlaczego? W dużej mierze dlatego, że mamy problem w samej teologii z zajęciem się taką kwestią. Ponieważ bardzo często teologia sprowadzona jest do teologii uczonej, spekulatywnej, gdzie siedzą profesorowie, doktorzy habilitowani teologii i badają Boga jako przedmiot, objawienie, którzy potrzebują sterylnych warunków, ciszy, ogromnego skupienia, specjalnej biblioteki z bardzo uczonymi książkami, najlepiej edycjami krytycznymi, z bogatymi aparatami naukowymi. I teolog potrzebuje ciszy. A charyzmatycy potrzebują przestrzeni, potrzebują czegoś, co wymaga wspólnoty. Tam dźwięk również ma miejsce, jest cisza, ale jest dużo słów, jest dużo dźwięków. W końcu człowiek to istota mówiąca. Skoro Arystoteles powiedział, że każda mowa jest tak naprawdę wyrazem pragnień, które są w nas, to nasza mowa i wielka mowa jest wyrazem naszych ogromnych pragnień. Wielkich pragnień, które nie ograniczają się tylko do prostych potrzeb, ale dotykają samego nieba. A zatem charyzmatycy nie przeszkadzają teologom. A teologowie nie narzucają się charyzmatykom, by zachować pewną higienę pracy. A w środku są jeszcze ci, którzy zajmują się mistyką. Zazwyczaj teraz wybitni uczeni w klasztorach karmelitańskich, studiujących bardzo skrupulatnie drogę Teresy Wielkiej, Jana od Krzyża. Inni siedzą i studiują teksty siostry Faustyny, wielu innych mistyków i oni gdzie tam w swojej pokorze im do uczonej teologii, a charyzmatycy to mają inny sposób ekspresji, więc mistycy siedzą w swoim świecie. I te trzy światy, teologii, mistyk i charyzmatów, te światy się nie przenikają. Charyzmatyk bardzo często tak skłania głowę przed teologiem, teolog nie ma czasu na słuchanie charyzmatyków, a mistyka to nie wiadomo co jest. Jak jeden z moich drogich braci za granicą, w Waszyngtonie, kiedy tam zajmują się optymizmem najwyższych lotów, spekulatywnym, niezwykle precyzyjnym, kiedy słyszą słowo mistyka, mistycyzm, to mówią, cóż to jest? Czyż już w samym słowie nie jest zawarta tutaj jakieś zamieszanie, bo w końcu jest mist, wszystko się zaczyna od mist, od mgły, a kończy na syzm, na schizie, schizmie. Więc czy po co się zajmować w ogóle mistyką, skoro ona jest taka przedziwna? A zatem co tutaj zrobić, jak doszło? Najpierw do tego przedziwnego, kochani, podziału, że te trzy światy, mistyki, charyzmatu, teologii, gdzie się rozeszły. Jak do tego doszło? Ten wykład, kochani, przygotowałem w takich trzech odsłonach. Nie tylko dlatego, że jak mówią od starożytności omnium trinum perfectum, wszystko co trzy jest doskonałe, by tu jakoś troszeczkę podnieść ten poziom tego wykładu. Ale przede wszystkim z tego względu, że i święty Tomasz swoje najważniejsze dzieło podzielił na trzy części. Prima, secunda, tercja pars. Jedno z najważniejszych dzieł mistyka niemieckiego, o którym pewnie żeście wszyscy słyszeli, Meister Eckhart, mistrz Eckhart, stworzył dzieło, takie opus tripartite, które jest niezwykle trudne, niezwykle wnikliwe, ale jest dziełem, które wprowadza bardzo głęboko. Mamy również wspaniałe dzieło mistyka i teologa bizantyjskiego z XIV wieku, Grzegorza Palamasa, który napisał jedno z największych dzieł, to jest Jada. Wspaniale wydana również ostatnio w języku polskim. Najważniejsze dzieło teologiczno-mistyczno-charyzmatyczne prawosławie Kościoła chrześcijaństwa wschodniego, bizantyjskiego, którym wielu się utożsamia i wielu teraz czyta również w Polsce. A zatem, kochani, trzy części.
Pierwsza część będzie częścią historyczną. Tak bym zaczął od przestrzeni, w której jest taką moją przestrzenią naukową od wielu lat. Druga część to będzie część zajmująca się świadomością, teologią, a przede wszystkim świadomością charyzmatyczną i mistyczną. Teologią, spekulatywną. Natomiast trzecia część, Państwo dotrwacie i nie wszyscy wpadną w mistyczne uniesienie. Pamiętajmy, że nie możemy tutaj zabrudzić naszych sklepień, które są nad nami. Będziemy się zajmować już doświadczeniem mistycznym i charyzmatycznym. A zatem trzy części. Historyczna, teologiczna i doświadczeniowa, która, jak filozofowie mówią, doświadczenie wykracza, nie mieści się ani w filozofii, ani w teologii, ale ono jest jakimś niezwykłym dotknięciem czegoś, co przekracza nasze patrzenie i myślenie. A zatem zaczynamy część historyczną. Proszę Państwa, jak doszło do tego, że charyzmatycy, ale bardziej, pójdźmy nawet dalej, sam Duch Święty, który działa, który porusza, stał się jedną z tych osób boskich, która stała się podejrzana. Rzeczywiście taka się stała. Można by zacząć od pierwszego i samych początków, pierwszy, czwarty wiek. Być może wielu z was słyszało o herezji Montanusa, Montana, czy też Messalia. Takich grup, które były grupami modlitewnymi, otwartymi na działanie Ducha Świętego. Szczególnie montanianie uważali, że to, co się liczy, to charyzmaty. To święty Paweł, to Kościół, który ma strukturę charyzmatyczną. Ona jest pierwsza, stąd też kluczowe jest doświadczenie Ducha Świętego, które dotyka, porusza i wyprowadza. Oczywiście takie myślenie, które jest ograniczone tylko do samego charyzmatycznego, musiało wywołać reakcję u hierarchii, która zareagowała mocno, niektórzy uważają zbyt mocno, skończyło się potępieniem. Podobnie również kolejna grupa w IV wieku, która tym razem bardzo mocno stawiała tutaj doświadczenie tego, co będziemy nazywać chrztem w Duchu Świętym, wylanie Duchu Świętym. Nas jest bardzo wiele i o tym jeszcze wspomnę w czasie układu. Ale te doświadczenia sprawiły tego pierwszego, IV wieku, że teologowie już w IV wieku, z Augustynem na czele, zaczęli bardzo dokładnie przyglądać się duchowości, doświadczeniu, bezpośredniemu spotkaniu różnego typu i prawdziwemu, i temu podejrzanemu, mówiąc o tym, że mistyka i doświadczenie jest doświadczeniem wyjątkowym, które wymaga ostrożności, ale lepiej oddać je we właściwe ręce. Po Augustynie mamy okres pewnych poszukiwań, ale przede wszystkim spokoju związanego z tym tematem, z tego względu, że mamy Europę, która szuka swojej tożsamości. To jest po wędrówce ludów. Wiele, wiele, wczesne średniowiecze to jest okres wielkiego dynamizmu, ale nie zajmowano się tym tematem. Aż do momentu w XI wieku. Mianowicie pojawiło się w XI wieku ruch na rzecz powrotu do korzeni, do takiego dotknięcia Ducha Świętego, które będzie dotknięciem we wspólnocie. Wierzono, że wspólnota zakonna, różnego typu zakony, monastyczne, mickie, że to będą miejsca, w których Duch Święty w sposób szczególny działa. I takie poruszenia zaczęły się pojawiać w osobach duchownych, w takich księżach diecezjalnych, byśmy powiedzieli, księżach, którzy dzisiaj noszą sutanę, którzy postanowili, że chcieliby wstąpić do zakonu. Ale na przeszkodzie, oczywiście motywowani ogromną troską, biskupi powiedzieli nie. Ksiądz ma zajmować się pracą, najlepiej blisko biskupa, sprawami związanymi z działalnością biskupią. Po co księdzu wstępować do zakonu? Wtedy też problem ten rozwiązał papież Urban II. Ten sam papież, który wezwał do krucjat, do pierwszej krucjaty. On rozwiązał to w swoim liście, mówiąc, że są w życiu dwa prawa. To sobie warto tak już teraz zanotować w głowie,
mówi, są due sunt leges, są dwa prawa, a mianowicie jest prawo stanowione, które jest nadane przez Boga, przez legalną władzę, przez różne tutaj podmioty, które wydają prawo. Jest owa lex publica, ale również, mówi, jest prawo, które nazywa się prawem prywatnym, lex privatum, które to pojawia się w sercu człowieka. Jest to prawo Ducha Świętego. A jeżeli Duch Święty kogoś porusza do tego, żeby poszedł za głosem, to wtedy też nawet taki ksiądz, jeżeli nie ma zgody biskupa, on może pod wpływem Ducha Świętego pójść, ukłonić się biskupowi, złożyć kwiaty, podziękować i spokojnie sobie wstąpić do klasztoru. Jako cytat główny papież Urban II dał fragment z drugiego listu do Koryntian świętego Pawła, rozdział 3, werset 17, gdzie duch, tam wolność. Gdzie duch, tam wolność. Proszę Państwa, ten mały list, on w roku 1140 zostaje wprowadzony do dekretu Gracjana. To jest najważniejszy kodeks prawa rodzącego się nowego modelu Kościoła na początku XII wieku. Tekst, do którego wszyscy się odwoływali, ten prawnik, sam będąc zakonnikiem, wprowadził ten list w części drugiej, dystynkcji 19, kwestii drugiej, kapitulum drugi, dotyczącym, czy księża mogą wstępować do zakonu. I Gracjan odpowiedział, jak najbardziej, ponieważ, jak mówi papież Urban II, due sunt, gdzie duch, tam wolność, a zatem prawo Ducha Świętego stoi ponad prawem stanowionym, a zatem tacy księża mogą jak najbardziej działać i to robić to, co chcą. Początkowo, tak jako ciekawostkę podam Państwu, że pierwszymi, którzy zaczęli korzystać z tego prawa, nie byli księża diecezjalni, tacy prości, szeregowi, ale sami biskupi, którzy chcieli wstępować do klasztoru. I tutaj wtedy przed tym problemem stanął sam papież, który Innocenty III, zastanawiając się na tym, no ale jak to połączyć teraz dwa natchnienia Ducha Świętego w sercu powołanego i jego samego, który działa z mocy Ducha Świętego. I w końcu zdecydował oficjalnym pismem, że każdy, kto chce wstąpić, jakiś biskup do zakonu pod wpływem Ducha Świętego, powinien jednak skonsultować to wcześniej ze stolicą apostolską. I tak to zostało rozwiązane przez papieża Innocentego III, ale ten fragment, gdzie duch, tam wolność, on się stał fragmentem, który pojawił się na sztandarach wszystkich tych, którzy zaczęli mówić, że rzeczywiście Duch Święty działa w sercach. Co więcej, zaczęli pojawiać się ludzie, którzy wprost mówili, że Duch Święty mnie dotyka. Szczególnie w zakonie franciszkańskim, u świętej Klary, ale nie tylko. Przez pierwsze trzy połowy XIII wieku ten fragment będzie najważniejszym fragmentem, który będzie pokazywał ogromne źródło wolności, jest Duch Święty. W drugiej połowie XIII wieku zaczęto powoływać się na ten fragment również w momentach, już nie tylko księża diecezjalni, ale również ludzie świeccy, którzy zaczęli się nie zgadzać z władzą i biskupa, i księdza, i innych, mówiąc, tak naprawdę w sercu rozeznaję, że Duch Święty mnie porywa, ja mogę robić, co chcę, bo gdzie duch, tam wolność. To wszystko trwało tak do końca XIII wieku, kiedy pojawiły się całe grupy świeckich, cała wręcz herezja wolnego ducha, tych, którzy żyją w wolności ducha. Kościół, nie wiedząc sobie, jak z tym poradzić, wysłał wyspecjalizowaną brygadę inkwizytorów, którzy zajęli się tym problemem. Część skończyła dramatycznie. Ostatecznie Kościół na soborze we Wien w roku 1312 w kanonie Ad Nostrum powiedział wprost, wszyscy, którzy są przeciwko władzy, i powołują się na słowo, gdzie duch, tam wolność, są heretykami. I od tej pory ruchy, które powoływały się na Ducha Świętego, na specjalne działanie Ducha Świętego, stały się ruchami więcej niż podejrzanymi. Ci wszyscy, którzy używali fragmentu Ubi Spiritus Ibi Libertas, gdzie duch, tam wolność, byli traktowani od razu jako heretycy. Przez setki lat to zdanie, ono
wyparowało z wielu dokumentów, wielu nie chciał nawet się powoływać na nie, stąd też z takim ogromnym sentymentem spojrzałem na to zdanie w encyklice Veritatis Splendor Jana Pawła II, który wspaniale umieścił to zdanie w kontekście wolności, niezwykłej wolności, wolności wymagającej, odpowiedzialnej, wolności w Duchu Świętym. Ale to jest moment, kiedy, proszę Państwa, 1312 rok, Duch Święty zaczyna być sam podejrzany, bo wie, kiedy chce, bo nie da się go ogarnąć, a nawet jak teologia mówi, nie ma imienia, więc jak go w ogóle ścigać? Duch Święty zaczął wyparowywać. Drugi wątek, również XIII wiek. Proszę Państwa, mamy rok 1310. Piękny Paryż. Wspaniała pogoda. Wszystko się wspaniale dzieje, ale w Paryżu pojawia się problem, a mianowicie pojawia się wielki proces pewnej niewiasty. Małgorzaty de Poré, świeckiej kobiety, która poszła dalej w swoich duchowych odkryciach, ponieważ dotknięta Duchem Świętym, zaczęła mówić, że ona może zbliżać się do Boga sama, przekraczając jakiekolwiek też prawa logiki, rozumu. Ona wystarczy, że połączy się w miłości, stworzy dzieło. Jeszcze jakby pewnie głosiła to, to nic by się nie stało, ale napisała dzieło, powstało w języku starofrancuskim, Zwierciadło dusz prostych, w którym pokazuje całą drogę przechodzenia duszy w kontakcie i w zjednoczeniu z Bogiem. Kiedy dowiedziano się o tym, inkwizycja moja dominikańska, moi bracia, postanowili przyglądnąć się temu. Ostatecznie wszystkie dzieła zostały zebrane, schowane u nas w klasztorze Saint-Jacques. Natomiast Małgorzata de Poré, ponieważ nie chciała tutaj ani zgłosić przysięgi, ani odwołać czegokolwiek ze swojej mistycznej drogi, ona ostatecznie została oddana ramieniu świeckiemu, a ramię świeckie oddało katowi i w 1310 roku Małgorzata de Poré spłonęła na stosie. Natomiast jej dzieła, które były zgromadzone w Saint-Jacques, tymi dziełami zainteresował się ówczesny mistrz świętej teologii w Saint-Jacques, niejaki mistrz Eckhart, który sam był, nie był inkwizytorem, patrzył na to wszystko, ale zobaczył dzieło. Jak teraz wiemy po badaniach nad dziełami mistrza Eckharta, wiemy, że mistrz Eckhart czytał Zwierciadło dusz prostych i ewidentnie się zachwycił. Sam zaczął głosić coraz częściej, że Bóg jest innym Bogiem niż to, co głoszą jego koledzy profesorowie, niż nawet to, co on sam głosi na ambonie, na katedrze uniwersyteckiej, że Bóg przekracza wszelkie nasze pojęcie, przekracza nawet imię Boga, że nawet mówienie Bóg to jest już jakimś ograniczeniem. Mistrz Eckhart w swoich takich niezwykłych rozważaniach szedł coraz głębiej, a przede wszystkim zachwycił się jedną rzeczywistością w człowieku, a mianowicie duszą. Zobaczył, że człowiek ma duszę, która jest rzeczywistością nie tylko nawet ograniczającą się do intelektu i woli, ale ona ma w sobie ogromną głębię. Zaczął iść w swoich badaniach, aż doszedł do całej koncepcji iskierki duszy, Würkelin, która jest tym miejscem, w którym dusza styka się z Bogiem, a wręcz stanowi jedno. To jest od razu już nawet na nasze ucho brzmi bardzo odważnie i podejrzanie. Ale mistrz Eckhart, on poszukiwał, szukał, jak taki muzyk, który szuka dźwięku. I robił to najczęściej, kiedy szedł do kościoła, miał swoją duchowość dla kolonii, że tak powiem, i grupę beginek, zwłaszcza pań, które przychodziły i słuchały. Ile z tego rozumiały, to jest osobna kwestia. Natomiast mistrz Eckhart, widząc te swoje panie beginki w kolonii, on po prostu stawał na ambonie i poszukiwał słów, koncepcji, mówiąc, że okiem, którym patrzę na Boga, jest to samo oko, którym Bóg patrzy na mnie. My w iskierce duszy stanowimy jedno. Wystarczy tylko po prostu zostawiać po kolei. Możemy zostawić koncepcję Boga, ale nawet koncepcję osób i zatopić się w samej istocie Boga. Oczywiście te beginki to wszystko słuchały bardzo uważnie, skrzętnie notując, jak wiemy z innego procesu świdnickiego,
One naprawdę tego słuchały. Nie wyrozumiały do końca, ale były zachwycone, a Misz Eckhart głosił coraz mocniej, coraz dalej, ogłaszając ostatecznie, że najważniejsze jest Abgeschiedenheit, czyli opuszczenie wszystkiego, po prostu zatopienie się. I Misz Eckhart zatapiał się w swoich koncepcjach, w kazaniach, w traktatach, aż do roku 1324, kiedy również na tych kazaniach pojawili się inkwizytorzy, tym razem franciszkańscy, którzy przysłuchali się mistrzowi Eckhartowi i powiedzieli: mistrzu Eckharcie, ty gadasz rzeczy, które są herezją. Człowiek nie może się z Bogiem aż tak zjednoczyć. Co ty w ogóle mówisz? To wszystko ma w sobie wydźwięk panteistyczny. Misz Eckhart do końca był tak zszokowany tymi oskarżeniami, ale oskarżenie wpłynęło, zostało przekazane najpierw do sądu w Kolonii, później w Awinionie. Papież Jan XXII przeraził się tym, a w 27 roku, już po śmierci mistrza Eckharta, potępia 22 tezy z różnych wypowieści mistrza Eckharta. Mistyka mistrza Eckharta i w ogóle mistyka tych ludzi świeckich, którzy chcieli poznawać, którym nagle ksiądz duchowny mówi, że możecie pójść bardzo daleko, możecie zjednoczyć się z Bogiem, możecie doświadczyć porwania, zatopienia się. Co więcej, was samych jest rzeczywistość boska. Kiedy to ludzie słyszeli, oni byli zachwyceni, ale przede wszystkim ktoś im otworzył jakieś kompletnie nowe przestrzenie. Natomiast reakcja na działanie mistrza Eckharta skończyły się potępieniem, tak jak powiedziałem, bulli nagro dominico. I od tej pory mistycy stali się podejrzani. A równocześnie również bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła. Mianowicie podejrzany już był nie tylko Duch Święty, ale zaczęło się w latach 40. również patrzenie na to, co dzieje się w relacji Chrystusa z osobami boskimi, osobą Syna, osobą Ducha Świętego, osobą Ojca. I w latach 40. pojawi się pierwszy teolog, który powie, że Chrystus na krzyżu został opuszczony przez swojego Ojca. Ojciec go zostawił, a on sam został na krzyżu. I od tego momentu, od lat 40., również sama pozycja i osoba, i w ogóle patrzenie na osobę Boga Ojca bardzo się zmieniła. To już nie jest tak, jak w dawnych wiekach, gdzie nikt sobie nawet nie wyobrażał, że można w jakikolwiek sposób dzielić Trójcę, przeciwstawiać sobie, wprowadzać konflikt. Nagle zaczęło się to wydarzać. Na tej scenie został jeno Chrystus, który stał się tym, który opuszczony w swoim człowieczeństwie dawał ludziom taką bliskość. Zaczyna się całe też patrzenie na człowieczeństwo, na jego zachowania. Rozwija się coraz bardziej teologia moralna. Natomiast trinitologia nam odchodzi. I trzecia odsłona historyczna, dla nas już tak na sam koniec, to jest to, co wydarza się w latach 30., 40., 13. wieku, tym razem w innym miejscu, gdzie jeden z teologów zachodnich wyjechał do Bizancjum, niejaki Barlaam z Kalabrii, uczony, filozof, wspaniały intelektualista, racjonalista, i tam spotkał grupę mnichów, która wprost mówiła, że ona czeka na doświadczenie Boga, czeka na światło, które przyjdzie, które zejdzie jak na górze Tabor, które ich jakoś omiota, będzie przeniknie. I kiedy usłyszał to Barlaam z Kalabrii, powiedział: jak to możliwe? Przecież nie można doświadczyć Boga ani w istocie, ani też w jakichś waszych energiach, o których wy mówicie, nawet jeżeli uważacie, że te energie są niestworzone. Jest to niemożliwe. W obronie mnichów, owych hezychastów, stanął niejaki Grzegorz Palamas, który był zdziwiony, że ktoś może mnichom mówić, że na doświadczenie Boga i na bycie blisko Boga to możecie dopiero czekać po śmierci. A tutaj jedyne, co wam zostaje, to uczestniczyć w życiu Kościoła i słuchać mądrych teologów, którzy coraz bardziej Boga zaczęli dzielić na coraz mniejsze części, wykazując poszczególne tutaj elementy, prawie jak taka żaba laboratorium, z wszystkimi bardzo uczonymi napisami.
Grzegorz Palama zareagował bardzo mocno. Ostatecznie zwyciężył w tej bitwie, w tym konflikcie teologicznym, broniąc tego, że człowiek może doświadczyć Boga tutaj na ziemi, oczywiście w sposób niedoskonały, niepełny, zamglony, ale jest to możliwe. I od tego momentu, tego XIV wieku, teologia zachodnia poszła bardzo mocno w stronę spekulacji, odchodząc i od charyzmatów, i od w ogóle teologii charyzmatów, od teologii mistyki, bo ona jest dziwna. Natomiast zajęła się całkowicie, albo skupiła się przede wszystkim na spekulacji. To są, proszę Państwa, takie trzy odsłony. Ja specjalnie trochę więcej czasu poświęciłem tym historycznym, żeby zrozumieć, że my w tym momencie, teologowie, ale również ludzie, którzy zajmujemy się sprawami Boga, że przybliżamy się do Boga, nie mamy łatwo. Ponieważ teologia, przynajmniej od XIV wieku, nie wypracowała precyzyjnych pojęć w sprawie teologii mistycznej. W ogóle zastanawiam się, czy istnieje teologia mistyczna, czy teologia mistyki. Teologia charyzmatów również jest niezwykle zaniedbana i te trzy światy się nie spotykają. Co w tej sytuacji możemy, kochani, zrobić? W tej sytuacji musimy wrócić do momentu, do tych ludzi, a ja wam chciałem zaproponować jednego człowieka, który nie rozdzielał tych trzech rzeczywistości, który nie znał nawet słowa mistyka w takim znaczeniu, jak my znamy, bo to jest słowo, które rodzi się w XVII, XVIII wieku. Gdzie Tomasz nie zna tutaj nawet takich pojęć jak doświadczenie mistyczne, doświadczenie charyzmatyczne, kiedy nawet nie wie, że można to wszystko jakoś rozdzielić, bo przecież to święty Tomasz głosił, że prawdę Boga możemy poznać na trzy sposoby. Per naturam, przez naturę, przez obserwowanie świata, a drugi sposób to jest per gratiam, który dzieli się na per tutaj poznanie spekulatywne, teologiczne i, co ważne, poznanie eksperymentalne, doświadczeniowe. I dla świętego Tomasza było to jak najbardziej uzasadnione, dlatego też w jego dziełach on będzie nieraz mówił, że niejedna prosta betula, prosta staruszka ma większą wiedzę i poznanie Boga niż uczony teolog. Pokazując, że te światy, one się muszą przenikać, że to są różne drogi, którymi Bóg prowadzi, ale nie można ani w żaden sposób przekreślić jakiejś drogi, to co wydarzyło się w następnych latach, ani też zredukować tylko do jednej drogi, jakim jest spekulacja. A zatem dla świętego Tomasza było oczywiste, że te trzy rzeczywistości, teologia, mistyka, charyzmaty, mimo że określają różne przestrzenie, one są ze sobą ściśle związane jak nitki, jak jedna tkanina. Jeżeli wyciągniemy jedną nitkę, będzie brakować, a może to się w ogóle wszystko rozejdzie i rozpruje. A zatem u świętego Tomasza mamy to połączone. I święty Tomasz, proszę Państwa, daje nam bardzo ciekawą drogę odpowiedzi na pytanie, czy można poczuć Boga i czym jest doświadczenie mistyczne i charyzmatyczne. Przy czym sam święty Tomasz by tutaj zasiadł na jakimś wybitnym, wielkim tronie, to by się zdziwił, że naprawdę to wszystko powiedziałem? A spokojnie można powiedzieć, święty Tomaszu, powiedziałeś to i wystarczyła ci co więcej prawie tylko jedna kwestia w sumie teologicznej, prima pars, kwestia 43. I tam naprawdę to, co nam zostawiłeś, to jest jak powiew w rozwiązywaniu, w radzeniu sobie z najtrudniejszymi pytaniami. Teraz, proszę Państwa, zejdźmy do części drugiej mojego wykładu, a mianowicie świadomość charyzmatyczno-mistyczna. Co to takiego będzie i o co tutaj w tym chodzi? Proszę Państwa, jak wiemy doskonale, Bóg po stworzeniu świata nie zostawił tego świata. Nie jest kimś, kto się przygląda, ocenia, zastanawia, waży, może gorszy, może płacze nad tym, po co ten świat stwarzał, jak patrzy na to, co się dzieje. Tylko teologowie od początku takiej myśli spekulatywnej wiedzieli doskonale, że Bóg nie opuścił tego świata, ale jest w tym świecie cały czas. I wszystko, co w tym świecie jest, on przenika na trzy sposoby. A mianowicie pierwszy sposób, per essentia. Mianowicie on
Wszystko to podtrzymuje w istnieniu od nas, którzy tu jesteśmy, myślące istoty, aż kończąc na najmniejszej istocie tutaj na świecie, która jest ukochana przez Boga i podtrzymywana w istnieniu. Gdyby Bóg na moment przestał nas podtrzymywać w istnieniu, przestalibyśmy istnieć, nie byłoby nas. Pierwszy wyraz miłości to jest istnienie. Drugi wyraz to jest tak pięknie się nazywało, per potencja, czyli przez moc. Ponieważ On daje moc, On tym wszystkim przewodzi, On tym wszystkim kieruje. Nie ma żadnych gestów, momentów przypadkowych. Byśmy mogli użyć takiej metafory, On jest jak autor, który wie doskonale, co w danym momencie w tej najcudowniejszej powieści ma powstać. Albo jak kompozytor, który powie, że nie ma ani jednej nuty przypadkowej. Wszystko jest ze sobą ściśle powiązane i On temu wszystkiemu daje moc. On intime operetto, On działa w środku, najbardziej wewnętrznie. I trzeci sposób per presentiam, ponieważ On jest obecny. On się troszczy. Taki tłumacz sumy teologicznej z dawnych lat, kiedy tłumaczył, chciał wyjaśnić, na czym polega to, że Bóg jest obecny w każdym momencie, w każdej chwili naszego życia i w każdym miejscu, mówi, to jest tak jak gospodyni, która ma wszystko na oku w domu. Ona może sobie siedzieć w kuchni, a ona doskonale wie, co się mieści na ostatniej półce w spiżarce i które słoiki ogórki to są z 21, a które to są z 22 roku. Ona doskonale omiata swoją obecnością i troską wszystko i mówi, tak samo Bóg. A zatem wszystko na tym świecie, ono jest przeniknięte Bożym istnieniem, obecnością i mocą. On jest w ten sposób już zjednoczony ze swoim całym światem. A owe zjednoczenie stworzenia i Boga, no najprostszą definicją i prostym słowem, które się określa, to jest zjednoczenie mistyczne. Mistyka, która oznacza zjednoczenie tajemne, ukryte, najgłębsze pomiędzy światami. Ale Bóg w swojej mądrości zechciał zjednoczyć się z człowiekiem w nowy sposób, jeszcze inny sposób. Inaczej niż w tym całym świecie, per potencjam, prezencjam, esencjam, ponieważ człowiek jako jedyna istota, jak tutaj jesteśmy, jest taką istotą, która jak powie filozof, a Tomasz będzie to pięknie rozwijał, mianowicie, że Tomasz to jest anima in horizonte. Mianowicie, że człowiek to jest jak horyzont rozpięty pomiędzy światami niebiańskim i doczesnym. Światami, które się przenikają, a człowiek jest nieuchwytny, tak jak nie jesteśmy w stanie uchwycić horyzontu, który ciągle się oddala, a ciągle jest przed nami. Człowiek jest, ma w sobie niezwykłą głębię, którą będziemy nazywać duszą, a bardziej precyzyjnie istotą duszy. To, co zachwyci mistrza Eckharta i to, co zachwyci każdego człowieka, który w pewnym momencie pójdzie dalej w swoim życiu duchowym, kiedy zacznie odkrywać, że to, co Chrystus mówi o duszy, jak bardzo dba o duszę, jak ostrzega człowieka, aby człowiek dbał o duszę, jak za tym stoi rzeczywistość, ponieważ w każdym z nas jest coś więcej niż tylko nasze pragnienie poznawania i kochania. Intelekt i wola. Więcej niż pamięć. Mianowicie jest w nas ogromna głębia. Głębia, która jest nieprzenikniona, którą choćby zachwyca się, i bardzo polecam, Edyta Stein, która ona jest sama filozofka, zachwycona Tomaszem, duchowości karmelitańskiej, stara się po prostu pójść bardzo głęboko w odkrywanie, czym jest głębia duszy w każdym z nas. Co takiego każdy z nas ma jako przestrzeń, że Bóg zapragnął w tej przestrzeni zamieszkać. Jeżeli Bóg się łączy z człowiekiem i wchodzi w nas świat, to przez to i w to i mieszka tam, gdzie człowiek jest najgłębiej sobą. W najgłębszej przestrzeni, to co będzie mówiła Edyta Stein o tym dnie, gruncie Eckhart, czy też inni będą mówili to apex mentis, szczyt duszy. To jest ogromna rzeczywistość, którą każdy z nas ma w sobie. To
To jest czymś o wiele większym niż to, co patrzymy na siebie, czy nawet to, co wiemy o sobie. Jak bardzo człowiek potrzebuje takiego wejścia, żeby odkryć, że ma w sobie głębię duszy. I Tomasz powie, Bóg zechciał, żeby poprzez śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa człowiekowi została przywrócona pierwotna natura tej duszy, która jest troszeczkę jak przestrzeń, która jest wypełniona przezroczystością, ale nie ma światła i wtedy jest ciemność. Kiedy pojawia się światło, nagle ta przestrzeń staje się jasna. Tomasz będzie i wszyscy będą próbowali jakoś nazwać, o co chodzi w tej niezwykłej rzeczywistości, jaką jest łaska, owe przychylenie się, nachylenie Boga do człowieka, ale to jest więcej coś tylko pewne nachylenie, skłonność, miłość. To jest sama obecność Boga. I dlatego też poprzez Chrzest Święty człowiek ma pewność, że Bóg w swojej łasce prawdziwie zamieszkuje w człowieku. On jest tym, który mieszka i to mieszka nie jakiś Bóg, ale w całej wspólnocie osób. Wspólnocie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta przestrzeń jest wypełniona Bogiem. To jest coś, co kiedy człowiek odkryje w sobie, coś, co nas prowadzi wiara i miłość do tego odkrywania, ciągłe, czyli takie przylgnięcie wolą do prawdy i odkrywanie bardzo cierpliwe poszukiwanie, dochodzenie do tego, że w nas mieszka Bóg. I to Bóg, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, który jest niezwykłą relacją osób, których każda z tych osób ma swoją też niezwykłą specyfikę, a równocześnie najdoskonalszą jedność. I całe życie nasze polega na tym, że człowiek dochodzi coraz głębiej w poznawaniu, odkrywaniu, intelektualiści poprzez drogę tutaj poznawania, można przez drogę miłości, przylgnięcia, rozwoju cnót. Jest ogromna droga, ponieważ w każdym z nas mieszka Bóg. Dlatego też dla świętego Tomasza kwestia mistyki, zjednoczenia z Bogiem i pewne odkrywanie świadomości, że człowiek każdy ochrzczony, ale również Bóg, który, jak powie Tomasz odważnie, nie jest związany z sakramentami, który może działać w sercach różnych ludzi, w tej istocie duszy, w tym, co najgłębsze, on jest w nas i to jest zjednoczenie prawdziwie mistyczne. I to rozwijanie świadomości mistycznej, tego, że mieszka we mnie Bóg, że Bóg zapragnął również mieszkać w sercach i w istocie duszy innych ludzi, których mam, sprawia, że rzeczywiście Bóg jest niedostępny i jest wielką tajemnicą, ale jest to tajemnica, która pragnie się odsłaniać i która pragnie, żeby człowiek wchodził coraz głębiej w swoje pragnienie. Ale również człowiek odkrywa, że ma w sobie pełną moc Ducha Świętego, ma w sobie dary Ducha Świętego, ma w sobie całą potencjalność również działania Ducha Świętego, a zatem świadomość tego, że jesteśmy nie tylko wybrani, ale również obdarowani, to jest coś, co stanowi kluczowy moment, tak naprawdę punkt wyjścia do każdej analizy duchowej, do rozmawiania o modlitwie, medytacji, studium, to rozwijanie świadomości mistyczno-charyzmatycznej, które jest w nas i które jest naturalnym stanem, kiedy człowiek zbliża się poprzez miłość coraz głębiej i sprawia, że ta dusza się rozjaśnia coraz bardziej, a Edyta Stein powie, że ona się w jakiś niezwykły sposób rozszerza i pogłębia, że jej forma wewnętrzna się zmienia. Co święty Tomasz pewnie powiedział, bardzo ciekawe, aczkolwiek pisał. Natomiast ta przestrzeń, która jest wypełniona i która jest punktem zamieszkania i też punktem najbardziej takiego mistycznego, ale również potencjalnie charyzmatycznego działania Boga w każdym z nas. I pewnie, od razu teraz bym jeszcze dopowiedział, Tomasz powie, ten etap jest związany z dwoma zmysłami, a mianowicie wzrokiem i słuchem. Czytamy i słuchamy. Nasza wiara się rozwija poprzez patrzenie i słuchanie, poprzez wzrost miłości. Coraz bardziej i coraz głębiej. I święty Tomasz pewnie by powiedział, rzeczywiście to jest fundament i podstawa. Tutaj mamy wszystko. Powiem od razu, że wielu tomistów bardzo się lubi.
ale nie tylko tomistów, wielu teologów, późniejsi franciszkanie to samo. Bardzo się chcieli zatrzymać na tym, mówiąc do ludzi, kochani, w każdym z nas mieszka Bóg, możemy rozwijać cnoty, dary, możemy coraz bardziej pogłębiać się w wierze i to jest nasze kluczowe zadanie. I wielu teologów by powiedziało amen. Ale jest trzeci rozdział mojego wykładu. Mianowicie Tomasz powiedział, ale ja tam jeszcze coś dopisałem. Tomaszu, dobrze, że to dopisałeś, ale trzeba było uważać. No mówię, ale no nie mogłem nie dopisać, dlatego że chrześcijaństwo, to już cytat ze mnie, z Tomasza współczesnego, chrześcijaństwo jest religią konkretną. Chrześcijaństwo jest religią wcielenia. To jest religia dotykalna. O wiele byśmy bardziej chcieli, żeby to jednak była tylko kwestia duchowa. Żeby nasz Kościół był tylko duchowy. Och, jakby było prościej, prawda? A tak to się składa z nas, grzeszników, połamańców, różnych dziwnych ludzi z 2000-letnią historią, tak do bólu konkretną, że aż bolesną. Ale nie ma tak, że nasza religia jest religią, która zatrzymuje się tylko na pewnym etapie. Bóg zechciał spotkać się z człowiekiem w najgłębszym zjednoczeniu, a mianowicie w zjednoczeniu w osobie Jezusa Chrystusa, w tym całkowitym konkrecie. Który to konkret realizuje się w Chrystusie. Tutaj księża roznoszą karteczki. Tu jest konkret, kochani, zadawania pytań. Jeżeli ktoś chce zadać jakieś pytanie, to myślałem początkowo, przepraszam, taki bardzo życiowy, że tutaj się pojawił ktoś z ulotkami i jakieś zaproszenie na coś. Bardziej, że będziemy mieli zaproszenie o samorozwoju wnet, więc to będzie jeszcze ogłoszenie. Tutaj są karteczki. A zatem, proszę Państwa, to nas troszeczkę orzeźwiło w konkrecie, ponieważ żeśmy mogli wzrosnąć trochę w mistyce zamieszkania osób boskich w nas. Natomiast to jest religia konkretu. I Tomasz powie, i Chrystus, Bóg, chce, żeby ten krok został zrobiony. Jeżeli On zechce w danym momencie i czasie, tak jak zechciał 2000 lat temu w Palestynie, w prostej miejscowości, w prostej rodzinie, przyjąć ludzką naturę, zjednoczyć się w osobie, stać jednym z nas, to Bóg swojej wolności również może zechcieć człowieka wprowadzić w konkret wcielenia. I tutaj, proszę Państwa, zaczynamy trzecią część związaną z doświadczeniem mistycznym i charyzmatycznym. Święty Tomasz, ale nie tylko, Bonaventura, Piotr Lombard powie jedną rzecz. Kiedy człowiek jest blisko Boga, kiedy ma w sobie ogromne pragnienie Boga, kiedy Go poznaje, przechodzi różne koleje. Mogą to być momenty, kiedy człowiek po prostu mówi, staje na moście i mówi, Boże, nie wiem, czy jesteś. Już nic po prostu z tej wiary nie rozumie, tkwie w wielkiej ciemności. Może być jak małżeństwo Jacques'a i Raisy Maritain, którzy powiedzieli, że jeżeli nie poznają, nie będą mieli pewności, to po prostu popełnią samobójstwo. Wybitni filozofowie. Mogą być ludzie, którzy rozwijają się wspaniale wśród nas w wierze. Poprzez życie cnotliwe, rozwój, normalny, naturalny rozwój. I oczywiście niech Bogu dziękują, że to mają tą wielką łaskę normalności. Ale wielu ludzi przychodzi różne koleje, gdzie ta obecność Boga w sercu jest często jedyną pociechą, jedyną taką wiarą, którą się ma w sobie. Tomasz powie, że w pewnym momencie może nastąpić coś takiego, co się będzie nazywało quedam innovatio per gratia. A mianowicie w pewnym momencie, bardzo konkretnym, bardzo namacalnym, nagłym i bezpośrednim, człowiek doświadczy tego, co się nazywa niewidzialnym posłaniem osób boskich. Bóg, który w nas jest,
który jest we wspólnocie osób, otwiera człowieka, przyciąga człowieka, pozwala człowiekowi doświadczyć tych posłań, które są odwieczne w posłaniu Syna i w posłaniu Ducha Świętego. I to posłanie, ono zawsze ma swój kres doświadczalny, namacalny, który jest konkretny. To jest tak, jakby w pewnym momencie istota duszy została przebita. To jest tak, jakby po prostu sam Bóg dotknął i dotyka ciała poprzez, się będzie fachowo nazywać, łaski darmo dane, gratia gratis data. Kiedy Bóg dotyka naszych władz, intelektu i naszego, i naszej woli, to jest taki moment, kiedy człowiek doświadcza w swojej woli nagle gigantycznej miłości, ale również całkowicie nowego rodzaju poznania. Wie już nie tylko, że Bóg jest, ale poznaje istnienie Boga. To jest taki moment, kiedy coś, co każdy, który doświadcza takiego momentu, on doskonale wie, a Tomasz powie, oczywiście musi wiedzieć, bo to jest przejście na nowy poziom łaski. To jest wielki dar, który człowiekowi zostaje dany, kiedy człowiek odczuwa, teraz użyję takiego słowa po raz pierwszy i zaraz jeszcze wyjaśnię, na tutaj powierzchni woli, intelektu, obecność samego Boga. To jest poznanie całkowicie pozapojęciowe. To nie jest tak, jak tutaj w świecie, gdzie poznajemy poprzez rzeczy stworzone i poprzez pojęcia i te pojęcia później analizujemy, wyobrażamy sobie, powracamy do pewnych obrazów, tylko to jest poznanie kogoś całkowicie poza pojęciami. To jest bezpośrednie dotknięcie, które jest dotknięciem wyciskającym w człowieku bardzo konkretny znak, który Tomasz nazwie sigillatio. On szuka jakieś w ogóle jakichś słów, a mianowicie przypieczętowanie, opieczętowanie, które jest po prostu jak pieczęć wosku, która stanowi dla wielu mistyków doskonały przykład zjednoczenia pieczęci wosku przy równocześnie różnicy, a dający jakiś komunikat, kiedy człowiek doświadcza i już od tego momentu wie, że to jest coś kompletnie nowego. Już od tej pory Tomasz powie, ja tutaj wypisałem wiele różnych rzeczy, które Tomasz będzie opisywał, to doświadczenie, które w pełni łączy się z tym, co obecnie określa się doświadczenie mistyczne, które ma w sobie takie cechy, choćby tutaj podam z takiej typologii Jamesa, też wzbogaconej przez naszego profesora Judyckiego, a mianowicie to jest, przede wszystkim jest to cecha niewyrażalności. Mianowicie człowiek, który doświadczy tego, co Tomasz powie, innowatio per gratia, tego wylania Ducha Świętego, tej sigillatio, tego doświadczenia obecności Boga, nie jest w stanie tego w żaden sposób nazwać, ponieważ dzieje się to całkowicie poza pojęciami. Może jedynie używać ogromnej ilości metafor, obrazów, a równocześnie może to jakoś opisywać. Więc na tym polega pewien paradoks. Następnie to jest akt poznawczy, dający dostęp do prawdy. Jeśli pojawia coś, idziemy poza w ogóle pewną wątpliwość, dotykamy samej istoty rzeczywistości. Oczywiście w przypadku Boga filozofowie i teologowie będą mówili o doświadczeniu istnienia Boga bez doświadczenia istoty. To szczególnie ten profesor Gogacz będzie tutaj rozważał te różnego typu momenty, jakby to można było nazwać. Następnie jest bierność, mianowicie to jest coś, co człowiek przyjmuje. Tego nie da się w żaden sposób wywołać. Tego się nie da wywołać poprzez środki, metody, ponieważ to jest dar Boga samego, darmowy dar Boga samego, który daje się człowiekowi doznać, doświadczyć w tym niezwykłym jakby przebiciu tej rzeczywistości z istoty duszy do jej władz, ale również tym samym również do kwestii cielesności. Ona jest transformatywna, a mianowicie ona rzeczywiście, człowiek po tym doświadczeniu, on kompletnie inaczej patrzy już na rzeczywistość. To nie znaczy, że widzi więcej, czy też dostrzega więcej, ale widzi głębiej, ponieważ to doświadczenie, ono nie pogłębia naszej wiedzy o Bogu w stosunku do teologii spekulatywnej, tylko sprawia, że dotykamy tego, pogłębiamy, idziemy w głąb tego wszystkiego. To jest troszeczkę tak, jak
całkiem możemy być doskonałymi znawcami topografii Paryża, znać wszystkie ulice, wszystkie kamienice i kiedy pojedziemy do tego Paryża, to nawet będziemy mieli większą wiedzę o ulicach, ale to będzie kompletnie inne poznanie tego Paryża. Kiedy je zobaczymy i się zachwycimy, a może również spróbujemy czegoś dobrego. Następnie jest to obiektywność i pewność. Dla osoby, która to doświadcza, to jest doświadczenie pewne. On się dosłownie jest w stanie za to dać pociąć. Ponieważ to jest tak pewne, jak doświadczenie mnie samego. Ja jeszcze powiem o jednym tutaj ważnym aspekcie. Następnie ma ono wewnętrzny charakter. Jest to bardzo mocne doświadczenie i jest intersubiektywne. To jest bardzo ciekawe. Mianowicie, mimo że jest niewyrażalne, można je opisywać i ludzie też potrafią to czytać, a nawet potrafią to jakoś zrozumieć. Natomiast ci, którzy mieli takie doświadczenie, jakby doskonale się odnajdują w tym słownictwie, mówiąc, aha, tak to można też nazwać. Ja bym to nazwał inaczej, ale to jest właśnie to, gdzie staramy się to nazwać. I jeszcze tutaj dodam takie cechy, które są już u świętego Tomasza, które są bardzo precyzyjne, mimo że krótkie. Mianowicie człowiek zdobywa certitudo intellectus, mianowicie pewność intelektualną. To jest pewność, która jest kompletnie nowym sposobem wierzenia. To jest pewność tego, że on jest, dlatego też człowiek po takim doświadczeniu, on może dawać świadectwo bardzo mocne. On może dawać świadectwo, ponieważ on się przestaje bać zgodnie z zasadą też świętego Tomasza, że każdy, kto mówi prawdę, bez względu na to, przed kim stoi, jest niepokonany. Każdy, kto mówi prawdę, bez względu na to, przed kim stoi, jest niepokonany. A zatem jest pewność intelektualna. A równocześnie, i tu jest taki jako ciekawostkę podam, w przypadku tego wcześniejszego etapu świadomości mistyczno-charyzmatycznej człowiek wchodzi w teologię takiego Boga, którego poszukuje, który jest niedookreślony, którego całą apofatykę teologiczną, teologię apofatyczną, poznaje raczej tego, kim Bóg nie jest. Natomiast po tym doświadczeniu człowiek i odkrywa się coś kompletnie nowego, które można by nazwać antropologia apofatyczna. Wtedy to człowiek staje się dla siebie tajemnicą. Wtedy nagle w tej rzeczywistości Bóg jest gwarantem jedności i pewności, natomiast człowiek coraz głębiej zaczyna się zastanawiać i zadawać pytanie: Panie, wiem, kim Ty jesteś, ale kim ja jestem? Jak bardzo z tego względu, że jestem tym, który jest zaproszony do uczestnictwa w Twoim życiu, ale również kim jestem, że w ogóle nie odpowiadam, nie potrafię. To są te wszelkiego typu pokusy ludzi, że nagle czują się, że kompletnie nie dorastają do tego doświadczenia. Odkrywają tego, że jestem dla siebie gigantyczną tajemnicą, że wcześniej, przed tym doświadczeniem, ja mogłem mieć wiele wątpliwości w stosunku do Boga, ale po tym doświadczeniu ja mam milion wątpliwości w stosunku do siebie samego. To jest kompletne, niezwykłe odwrócenie. Druga rzecz, którą Tomasz powie, na poziomie intelektu mamy pewność, natomiast na poziomie woli człowiek ma securitas affectus, ma poczucie całkowitego bezpieczeństwa, przestaje się bać, zaczyna kompletnie ufać. To nie oznacza, że już w tym momencie jego wola jest doskonale zjednoczona, bo to doświadczenie jest dopiero początkiem drogi wchodzenia, gdzie w pewnym momencie odkrywa, co znaczy zaufać Bogu. Odkrywa Getsemań, odkrywa tą niezwykłą też taką, jak wiele jest w nas tego wszystkiego, co przeszkadza. Ale przede wszystkim ma jedną rzecz, ma odwagę. Przestaje się bać. Przestaje się bać śmierci, ale również przestaje się bać życia. Ponieważ człowiek po takim doświadczeniu nie tylko przestaje się bać śmierci, mówi w takim razie, ja już nie chcę umierać, ale również przestaje się bać życia, mianowicie mówi, Panie, ja mogę żyć. I jeżeli mam żyć, to będę żył tak długo, jak Ty chcesz. Zgodnie z taką frazą, którą znajdziemy w Królu Lir Szekspira, którą bardzo lubię, kiedy dwie postaci, Edgar i Gloucester rozmawiają ze sobą. Jeden chce popełnić samobójstwo, a drugi mówi, oj nie. Ponieważ przyjście na ten świat trzeba nam przyjąć tak samo, zejście z tego świata trzeba nam przyjąć tak samo, jak przyjście na ten świat. Ze świadomością, że się do tego dojrzało. Nie można odejść z tego świata, jeżeli się nie wypełniło wszystkiego. Jeżeli dojrzałość nie osiągnęła tego kulminacyjnego momentu, które Bóg określa. W
ponieważ dojrzałość to wszystko. To u Szekspira będzie piękna fraza. Ripeness is all. Dojrzałość jest kluczowa. Zatem Tomasz powie, to się odbywa. Pewność i ogromne poczucie bezpieczeństwa. Ale za tym będzie jeszcze, będą również inne rzeczy. Ponieważ to doświadczenie mistyczne zjednoczenia człowieka z Bogiem, takie, które też pozwala na poziomie istoty duszy, które to zjednoczenie szanuje bardzo mocno też naszą autonomię. Człowiek w takim doświadczeniu odkrywa Boga, ale odkrywa również swoje własne ja, kim jest najgłębiej, ale również to doświadczenie, kiedy ma miejsce, ponieważ ono jest związane z posłaniami osób boskich, missiones invisibiles, one zawsze związane jest z misją. Ono jest ściśle związane z misją. Dlatego też dla świętego Tomasza doświadczenie, to co nazwiemy doświadczeniem mistycznym, czyli doznanie nagłe, niewyrażalne, konkretne, dające pewność, ono jest również związane z tym, że człowiek ma również moc i otrzymuje bardzo konkretne dary, które nazwiemy charyzmatyczne. Stąd też u świętego Tomasza doświadczenie mistyczne, doświadczenie charyzmatyczne ma tak naprawdę jeden korzeń, jeden pień. I Bóg może w różny sposób, i tutaj dopiero, to jest bardzo ciekawe, dopiero po kwestiach, które dotyczą charyzmatów i porwania do nieba, tych takich, które, czyli doświadczenie charyzmatycznego, mistycznego, mistyki i charyzmatów, te kwestie, dopiero, czyli od kwestii 171 do 178 sekunda sekundę, sumatologiczne, dopiero później rozpoczyna, mówi o życiu czynnym i kontemplacyjnym. Mówiąc, że dopiero w tym momencie ludzie odkrywają też bardzo konkretny sposób realizacji uczestniczenia w tych niewidzialnych posłaniach osób boskich. I mogą być osoby, które wejdą na drogę tego, taką byśmy powiedzieli, immanentną, taką drogę wewnętrzną, coraz głębszego pogłębiania zjednoczenia i mogą być prowadzone bardzo daleko, tak jak na przykład Teresa Wielka, Jan od Krzyża, jak autorka Obłoku Niewiedzy, jak Faustyna Kowalska, jak Alicja Lęczewska, jak masę innych tych, którzy są, nie zostawili po sobie teksty albo które są nieznane, ale to jest droga niezwykle bogata. To nie jest jedno doświadczenie. To jest droga coraz głębszego zjednoczenia poprzez zaślubiny, gdzie również na tej drodze, i to trzeba jasno powiedzieć, mogą zdarzyć się, ale one są dane bardzo konkretnie dla konkretnych osób, również takie doświadczenia już całkowicie wykraczające, niezwykłe, które są taką śladem zapowiedzi życia w chwale. To są momenty właśnie lewitacji, ekstazy. To są oczywiście niezwykle rzadkie, ponieważ Bóg nas w ten sposób również ocala. Ponieważ ja też chciałbym tutaj dodać od razu, że doświadczenie mistyczne i charyzmatyczne nie jest doświadczeniem łatwym. Nie chodzi tutaj nawet o kwestię bólu czy nie bólu. Tylko to jest kwestia taka, że jeżeli człowiek otrzymuje to, to zaczyna kompletnie inaczej postrzegać Boga i wtedy już każda niewierność, każdy grzech, wszystko staje się nie tak jak wcześniej, może trochę nieświadomie, przez przypadek, tylko człowiek staje przed aktem, który bardzo boli, przed zdradą, kiedy patrzymy prawie dosłownie w przenośni w oczy. Wielu z nas by chciało przyjąć takie doświadczenie, ale przyjęcie na przykład w stare bukłaki, w stare życie, ono może sprawić, że to doświadczenie ono rozerwie. Stąd też niekiedy, czasami Bóg nie daje doświadczeń takich dla ocalenia człowieka, ponieważ człowieka by to dosłownie rozerwało, powiedział. Bóg wie, kiedy takie doświadczenie dać człowiekowi. Natomiast doświadczenie charyzmatyczne jest zawsze ściśle związane z misją, ponieważ ma swoje pochodzenie z missiones i ono jest ukierunkowane na bardzo konkretną misję w Kościele. Stąd też charyzmat, jak wszyscy doskonale wiemy, jest tekstów, filmów, książek na ten temat bardzo wiele. Wiemy, że to są dary łaski dane człowiekowi, by on w ten sposób mógł służyć innym. To jest dar miłości Boga, którym człowiek może okazywać miłość innym ludziom. I one są ściśle związane z bardzo konkretną posługą we wspólnocie. Dlatego też często się mówi, że tam, gdzie misja, tam również charyzmaty. Jeżeli ktoś się otwiera na misję,
to pojawią się charyzmaty. I pojawi się również różnego typu doświadczenie mistyczne, które może być bardzo mocne, może być ono delikatne niezwykle. Mogą być różnego typu, to jest odsłon, jest bardzo wiele w zależności od tego, ilu mistyków się czyta, w zależności od tego, czy czytamy wczesnych, późnych, tego kobiety, mężczyzny, to jest ogromne bogactwo. Wręcz każde doświadczenie jest tutaj inne. Święty Tomasz powie jeszcze o jednej rzeczy, która jest związana i z doświadczeniem mistycznym, i charyzmatycznym. A mianowicie człowiek wtedy odczuwa, ma poczucie, które Tomasz przyrównuje tym razem nie do zmysłu wzroku, słuchu, ale do smaku i dotyku. Przyrównuje, ponieważ smak ma to do siebie i w ogóle zmysk nas, tutaj smaku, że w odróżnieniu od dotyku my dotykamy i jesteśmy dotykani, ale jednak rzeczywistości są, tutaj się nie przenikają, one są kompletnie niezależne. Tak w przypadku smaku, dotykają coś, ono się łączy z nami, ponieważ właśnie czujemy je przez to, że ono się łączy z nami. Następuje pewne zjednoczenie. Dlatego też Tomasz bardzo kochał i mam wrażenie, że bardzo wiele rzeczy odkrył przy okazji pod koniec życia, studiując, komentując Księgę Psalmów, psalm 33, werset 9, gdzie jest napisane gustate et videte. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I Tomasz mówi, tak, ponieważ nullus cognoscit finon gustat. Nikt nie poznał, dopóki nie posmakował. Nie poznałeś, nikt nie poznał, dopóki nie posmakował. I dlatego Tomasz, co ciekawe, w tym psalmie będzie wręcz zachęcał do tego, żeby się otworzyć na to doświadczenie, ale Tomasz powie, to jest ten niezwykły doświadczenie smaku, doświadczenie jedzenia, bliskości, dotyku, tego zmysłu, który jest pierwszym zmysłem, który człowiek poznaje rzeczywistość jako dziecko przez pokarm. Ale to jest, mówi, to jest najbardziej podobne, ponieważ ono dotyka i ono wywołuje rozkosz. I dlatego też będzie to nazywał doświadczenie, poznanie przez per experimentum, przez doznanie. Ponieważ ono wywołuje w człowieku rozkosz na poziomie woli, intelektu i nazwie to nawet tak zwana sapida sapientia, smakowita, wykwintna mądrość. Człowiek poznaje, delektuje się Bogiem, coraz bardziej kocha i coraz bardziej przez to pogłębia swoją wiedzę. Dlatego też powie, jak najbardziej tutaj sfera afektywna, ona uczestniczy, ona jest, warto sobie przypomnieć, że rozróżniamy pasjo, czyli uczucia, te nasze zmysły, te dotykowe, które powodują pewne zmiany w nas, które odbierają, z afektami, które są już na poziomie tutaj intelektualnym. Możemy mieć, prawda, tutaj ból, ale równocześnie człowiek może się na afektywnie cieszyć, może być im radość, ponieważ wie, że ten ból prowadzi do czegoś. Więc uczucia i emocje to są różne rzeczywistości, dlatego też Tomasz będzie bardzo mocno bronił, że w Bogu co prawda nie ma uczuć, nie ma zmian, ale równocześnie są emocje. Bóg jest emocjonalny. Nim jest radość. Nim jest rozkosz. W końcu imię Ducha Świętego apropiacyjna to jest fruicjo, to jest rozkosz. To jest dzielenie się, spakowanie. Dlatego też Tomasz tutaj nie będzie zostawiał tej sfery afektywnej, równocześnie pokazując, że to jest coś o wiele głębszego. I ostatnio już obiecuję rozróżnienie, które wam dam, tak żebyście wiedzieli o tym i w odpowiedzi na pytanie, czy poczuć. Warto wiedzieć, że mamy trzy rodzaje doznań drugiego człowieka choćby. Pierwsze to jest dotknięcie. Drugie to jest uczucie. A trzecie to jest poczucie. I o co tutaj chodzi? Zaczniemy od dotknięcia. Dotknięcie jest to taki sposób komunikacji, kiedy ja dotykam i jestem dotykany, ale ono jest pełne otwartości. Ono jest ukierunkowane na drugą osobę. Stąd też owe do, ukierunkowanie, skierowanie czemu. Dotknąć to nawzajem też się wymienić, to być blisko. Kogoś dotyka i on mnie dotyka. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób to jest uczucie, czy też odczucie, nawet jeszcze lepiej, które mówi o pewnym odczuciu,
które może być od przedmiotu, ale na przykład osoba dotykana może w ogóle w tym nie uczestniczyć. I tak jest na przykład, żeby wam podać tutaj, tak jest choćby w życiu z ogniem albo powietrzem. Powietrze możemy odczuć, ale nie możemy go dotknąć. Ogień możemy odczuć, ale nie możemy go dotknąć. To jest coś takiego, to jest jak z ludźmi też bardzo często, że są ludzie, którzy są tak zamknięci, że ja mogę go odczuć, ale on się nie daje dotknąć. Ja mogę go odczuć, ale on mnie potraktuje jak powietrze. Albo potraktuje jak ogień, który w gniewie spali. Stąd też człowiek nie zawsze, kiedy się dotyka, może tylko kogoś odczuwać, ale w ogóle nie być w relacji, nie być blisko. Ale Arystoteles w swoim takim dziełku Degenerazione et Corruptione mówi jeszcze, w przypadku Boga jest jeszcze jeden sposób na dotknięcie, ponieważ normalnie w świecie zawsze jak dotykam, to jednak jest jakaś tutaj reakcja dotyku, pewnego doznania. Natomiast Bóg sam dotyka, chociaż nie jest dotykany. Człowiek wtedy po prostu ma poczucie post factum pewnego dotknięcia, mimo że sam nie dotykał. Stąd też na przykład w języku polskim fantastycznie mamy, że na przykład ktoś, poczułem się dotknięty, poczułem się urażony. Który post factum odkrywamy, że ja, mimo że ja nie dotykam, to zostałem dotknięty. Tomasz Arystoteles będzie mówił o tym sposobie dotykania Boga, który nas dotyka, sam nie będąc tutaj doznawany w tym znaczeniu takiego zmiany, ruchu. On pozostaje w tej swojej miłości, w swoim takim podejściu do człowieka kompletnie niezmienny, ponieważ jego obecność jest niezmienna i on daje poczucie obecności. Szczególnie w tym doświadczeniu mistycznym, charyzmatycznym, w życiu. I zakończę ten mój wykład. Nawet nie patrzę z przerażeniem na zegarek, jak mówiłem. Takimi dwoma cytatami, albo dwoma fragmentami. Tak się z wami podzielę, tak żeby nie było tylko teologicznie mądrze Eckhart, Tomasze i inni wielcy, wspaniali mistycy, ale dwóch autorów, amerykańskich, kobieta i mężczyzna, który wydaje mi się, ona bardzo dobrze oddaje też intuicję, o co chodzi w wejściu na poziom świadomości mistycznej, ale również doświadczenia mistycznego, świadomości charyzmatycznej i doświadczenia charyzmatycznego. To jest Emily Dickinson, XIX-wieczna poetka. Nie dziwię się, że nazywają ją mistyczką. Jej wiersz numer 1681, szczególnie tak podaję, bo byście sobie poczytali w różnych tłumaczeniach, jest niezwykle piękny. Pierwsza fraza, pierwsza tutaj część brzmi tak. Mowa jest objawem uczuć. Podobnie również milczenie. Jednak najwyższą formą komunikacji i rozmowy jest nie usłyszeć ani mowy, ani milczenia. Jest to, co niesłyszalne. Kompletnie. To jest trzeci poziom, którym wydaje mi się, że każdy, kto kocha, wie, o co chodzi, że i milczenie, i mówienie, ono coś komunikuje. Ale ludzie, którzy się naprawdę kochają, oni wchodzą na poziom, który jest trzecim sposobem komunikacji, który nie potrzebuje ani słów, ani milczenia. To jest coś kompletnie innego, coś, co mistyk powie, no właśnie tak odkrywa się, odczuwa, ma się poczucie obecności Boga, które jest kompletnie realne i prawdziwe, mimo że nie jest to ani bycie, ani niebycie. Niezwykły sposób, który jest też formą modlitwy, bo każda modlitwa z naszej nie jest ani tylko mówieniem, ani milczeniem, tylko to jest wejście na ten trzeci poziom, na poziom głębi duszy, w której człowiek odkrywa kompletnie inny sposób komunikacji. I ostatni autor to jest zmarły niedawno Cormac McCarthy, pewnie znany, czytany, który zostawił po sobie wspaniałe dzieło. Dzieła bardzo trudne, takie do bólu, nawet do bólu dosłownie, one nie są sentymentalne, chociaż są przeniknięte zmysłami, aż do bólu zmysłowe. Jedne z takich dzieł o tytule The Road, Droga, która opisuje drogę ojca i syna w świecie po takim apokaliptycznym, gdzie wszystko zaczyna się
w lesie, w ciemności, kiedy ojciec patrzy na swojego śpiącego synka małego. Patrzy, zastanawia się, widzi, że tylko żyje dla tego dziecka. Że to jest jedyne po prostu coś, co uprawomacnia jego bycie na tym świecie. To jest to dziecko. I w pewnym momencie to dziecko się budzi i mówi: cześć, tatusiu. A ojciec odpowiada: jestem tutaj. A on odpowiada: wiem. Wiem. I to wystarcza. Obecność, która jest obecnością i ocalającą, i fundamentalną, ale to nas od razu też odsyła do tej najbardziej niezwykłej relacji, którą Bóg nam objawił, że człowiek jest zdolny, to jest relacja w Duchu Świętym Ojca i Syna. Kiedy Chrystus szedł w noc na górę, był bardzo blisko swojego Ojca. To jest moment Getsemani, kiedy jej Ojciec jest bardzo blisko. Kiedy ja czytałem tą pierwszą, tak naprawdę to są dwie pierwsze strony Makarfiego, to pomyślałem, jakbym czytał po prostu relacje z tych momentów, które Pismo nam zasłania. Kiedy Chrystus mówi: witam, tatusiu. A ojciec mówił: jestem tutaj. I on mówił: wiem. To wszystko wystarczało. Taka obecność niezwykła. Bardzo dziękujemy za te treści, które są tak bardzo trudne, głębokie, ale chyba wszyscy to odczuliśmy, że ojciec profesor przekazywał to z tak ogromną pasją i zaangażowaniem, że moglibyśmy tak jeszcze długo słuchać. Więc bardzo, bardzo dziękujemy. Tutaj mam kilka pytań. Może nam się jeszcze uda coś więcej usłyszeć. Niektóre nawet pytania się powtarzają, więc można je też w jakiś sposób pogrupować. Ojciec profesor powiedział, że tego głębokiego doświadczenia Boga nie da się wywołać, ale czy można jakoś dojrzeć, czy można dopomóc w otwarciu się na to doświadczenie? Właśnie jedno pytanie i drugie też, czy na przykład lektura mistyków może tutaj w tym pomóc, czy jeszcze coś innego? Proszę Państwa, w mistyce chrześcijańskiej jest bardzo mocno powiedziane, że jest to dar. Zgodnie z teologią, ponieważ jest to oczywiście gratia gratis data, jest to darmowy dar Boga, który Bóg daje, natomiast Bóg przygotowuje osoby do takich doświadczeń w różny sposób. Ja bym specjalnie osobiście nie wypatrywał doświadczeń, w ogóle doświadczeń nie szukał, tylko szukał Boga po prostu. I dlatego tak bardzo mocno zwróciłem uwagę na ten drugi, środkową część. Mianowicie to jest odkrywanie Boga, który zechciał zamieszkać w nas, w naszym świecie, w innych ludziach, w głębi duszy. Natomiast jestem przekonany, że mistycy, którzy pisali swoje dzieła, oni pisali to nie tylko po to, żeby pouczać kierowników duchowych, którzy na przykład spotykają na swojej drodze takich ludzi. Ponieważ ja też, proszę Państwa, traktuję też troszeczkę ten swój wykład jako takie, być może pomoc dla tych, którzy rozeznają, pomagają w rozeznawaniu i też w prowadzeniu, rozeznaniu, zachęceniu w ogóle do studiowania filozofii mistyki, w ogóle do mistyki. Niestety nie ma ciągle filozofii charyzmatów, ale być może się pojawi za jakiś czas. Filozofowie tego nie zauważają w ogóle, tego fenomenu. Natomiast jeżeli w kimś pojawia się pragnienie, to znaczy, że Bóg nie daje pragnień, których nie chce zaspokoić. Natomiast On da wtedy, kiedy będzie trzeba. Ja od razu też jeszcze dodam ze świętego Tomasza, że o wiele łatwiej jest osiągnąć, otworzyć się na Boga ludziom prostszym. Niestety intelektualiści z dużą ilością tytułów muszą bardzo często przejść szokującą wielką drogę, żeby móc doświadczyć to, co doświadcza prosta osoba, która po prostu kocha. Więc to jest, nie ma tutaj, w mistyce chrześcijańskiej nie wywołujemy.
Natomiast na przykład na pewno warto spojrzeć na tradycję wschodu, gdzie tam też nie ma wywołania doświadczenia, choćby to, co powiedziałem o hezychastach, Grzegorzu Palamasie, ale oni mają głębokie przeświadczenie, że człowiek musi oczyszczać sferę wyobraźni, ciała, właśnie po to, żeby dochodzić do głębi duszy. Stąd też modlitwa Jezusowa, która jest takim największą, najdłuższą tradycją oczyszczania tak naprawdę serca, po to, żeby spełnić słowa Beat, błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą. To jest kwestia o czystość serca, to powinno być naszym zadaniem. Natomiast nie da się. Widać, że tutaj Państwo słuchali bardzo uważnie, bo pojawia się pytanie, co jest istotą duszy? Jak to możemy jeszcze inaczej rozpracować? Państwa, od razu dodam jedną rzecz. Według świętego Tomasza, rerum essentiae nobis sunt ignotae, profesorowie, a mianowicie istoty rzeczy są nam nieznane. W poznaniu dyskursywnym, intelektualnym. Natomiast człowiek może w poznaniu, ale to jest całkowicie przekraczającym możliwości naszego intelektualnego, w ogóle naszych intelektualnych zdolności, by człowiek mógł dojść do istoty i poznać, powiedzieć, czym ona jest. Natomiast warto zgłębiać tę tajemnicę. Tomasz mówi, że istota duszy jest najprostsza. Jeżeli to komuś pomoże, a o wiele więcej ma do tego do powiedzenia Arystoteles, który będzie się zastanawiał, czy jest jedno i czy jest jakością, substancją. Tutaj polecam studia Nous Poeticos, tak, które są nad intelektem czynnym, możnościowym. Ale Edyta Stein, która daje bardzo piękne, już takie normalne wgląd w tajemnicę istoty duszy. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli się pojawia pragnienie poznawania istoty duszy i wchodzenie w istotę duszy, to jak najbardziej zachęcam do analizy, ale też do zastanowienia się, jak niezwykła jest nasza przestrzeń, która jest nie tylko dla nas, ale jest tam miejsce dla Boga. Dla całego niezwykła. Czy mając pewność intelektualną, jest jeszcze miejsce na wiarę? Tak, jak najbardziej, ponieważ ta pewność intelektualna to nie jest pewność takiego widzenia całościowego. My tutaj na ziemi, nawet w poznaniu mistycznym, nie poznajemy istoty Boga. My ciągle zostajemy jak w zwierciadle, spekulą, niejasno, jak za mgłą, jak tutaj my nie widzimy wszystkiego. Tym bardziej, że, tak jak mówię, wiara tutaj się pojawia również na etapie tego, że wcześniej głęboko wierzyliśmy w Boga, natomiast później po takim doświadczeniu pojawia się tak, że ciągle wierzymy w Boga, tylko człowiek przestaje wierzyć w siebie, odkrywa swoją gigantyczną nicość. To jest też ogromna taka walka. Natomiast to się pojawia się odpowiedzialność. Wiara, która jest niezwykle odpowiedzialna. I dlatego bolesna. Wtedy człowiek jest świadomy tego, że moja wiara to już jest wiara, która pociąga za sobą konsekwencje. Natomiast nie, jest to certitudo intellectus, natomiast tylko na poziomie takim mistycznym, nie jeszcze zjednoczeniowym, jaka będziemy mieli wizję beatyfika w niebie. Będziemy oglądać. Ale do tego jest potrzebny specjalny, dodatkowy dar intelektu, który nam umożliwi. A i tak nie pojmiemy Boga. No i to pytanie musiało się pojawić. I to są dwa pytania z tego samego gatunku. Jak podchodzić do współczesnych grup charyzmatycznych, darów proroctwa? Czy są one bezpieczne? I co święty Tomasz powiedziałby współczesnemu charyzmatykowi? Generalnie, proszę Państwa, nie wiem, czy żeście zauważyli w całym wykładzie. On, można powiedzieć, on jest bardzo przeintelektualizowany. W sensie, że dużo rzeczy takich odniesienia do rozumu i w ogóle z rozumem związane. Generalnie, proszę Państwa, Tomasz każdemu powie, żeby korzystać jak najwięcej z tej niezwykłej władzy, którą mamy, powie, jaki jest intelekt i władzę rozeznawania z rozumu. Dlatego też i co więcej, kolejna rzecz, po tym doświadczeniu, i to jest też taka, którą muszą się uczyć i charyzmatycy, i mistycy, muszą się uczyć słuchania, posłuszeństwa, ciągłego też takiego bycia uczniem. Wcześniej człowiek mógł być panem, ale potem staje się uczniem, który słucha. Dlatego ja bym zawsze doradzał wszystkim korzystanie ze zdrowego rozsądku,
Charyzmaty zawsze są dawane we wspólnocie, a zatem one są bardzo ściśle, powinny być rozeznawane wspólnie ze wspólnotą. Natomiast jeżeli ktoś bardzo otrzymał, będzie miał dar charyzmat prorokowania, to jest jeden z najtrudniejszych, proszę Państwa, charyzmatów w obecnych czasie, ponieważ ono jest związane z działaniem naszej wyobraźni też. Dlatego też człowiek, który chce mieć charyzmat proroctwa, albo otwiera się, albo ma taki charyzmat, musi podjąć, to jest niezbędna asceza wyobraźni. Ponieważ bardzo łatwo jest pomylić obrazy wyobraźni, które są moimi tutaj pomysłami, tym bardziej jak się naczytałem Teres i innych różnych mistyków i naoglądałem 60 filmików na YouTubie albo 1000 filmików, mam wypchaną głowę obrazami i takiemu światu prorockiemu często ciężko się przebić. Dlatego też prorok musi być ascetą wyobraźni. Zero mediów społecznościowych. Ograniczenie bodźców. Musi być ciągle wyczulony, to jest to, musi turba cognitionum, czyli tłum myśli, musi ustąpić. Dlatego dar proroctwa jest tak trudny i najczęściej, jeżeli to już, ale to tylko moje takie osoby, jeżeli ktoś mówi, że ma dar proroctwa, a równocześnie cały czas schodzi ze słuchawkami, ogląda, żyje w hałasie, to ja bym powiedział, to musi być, to bardzo trudno ci rozeznać, co jest twoje, a co jest od Boga, ponieważ to trzeba naprawdę być niezwykle wyczulona, to jest otwartość na ciszę, ogromną ciszę. Ja oczywiście, jako tutaj tomista też od wielu lat jeżdżący na spotkania charyzmatyczne, ja wspieram tutaj charyzmatyków, też staram się na razie jak najbardziej biurem, słowem, ale również takim wykładem, który też pokazuje tą jedność świadomości mistyczno-charyzmatycznej, tego, że to, co się często mówi, wszyscy jesteśmy mistykami, wszyscy jesteśmy charyzmatykami. To ja wam pokazałem, proszę Państwa, że rzeczywiście wszyscy powinniśmy pielęgnować sobie świadomość zjednoczenia, dążyć do zjednoczenia, świadomość mistyczno-charyzmatyczną, a równocześnie być otwartym, że takie doświadczenia mogą być, bo jak najbardziej Bóg może każdego z nas do tego zaprosić, wezwać poprzez różnego typu momenty. Tutaj jeszcze dwa takie bardzo ciekawe pytania. Jak możemy porównać poznawanie Pana Boga do kosmologii czy działania wszechświata, gdzie też wielu elementów nie widzimy? Myślę, że fizycy, matematycy, uczciwi, którzy też starają się nie nakładać tutaj ideologicznych różnego typu okularów, oni zazwyczaj sami mówią o niezwykłym, często mają doświadczenia, które są doświadczeniami takimi mistycznymi to nazywają, ale to jest doświadczenie istoty rzeczy, pozapojęciowe. Oni mówią o tym, że to doświadczenie jest ekstatyczne. To jedno z ulubionych naszych tutaj warszawskich fizyków, który uwielbiał używać słowo ekstatyczne, ale się z nim zgadzam jak najbardziej. Natomiast Bóg może nas prowadzić przez doświadczanie również natury swoimi drogami. To per natura. Myślę, że to jest taka częściowa odpowiedź, ponieważ mi się od razu otwierało ogromne przestrzenie matematyki i fizyki, i też w ogóle rzeczywistości matematycznej i fizycznej. Ale tu polecam bardzo przyjaciela profesora Krzysztofa Meissnera, czyli profesora Penrose'a, który w tych swoich niezwykłych książkach wprowadza nasz świat do niekoho takiego życia duchowego, ale przede wszystkim zbliżania się do poznawania, do wchodzenia coraz głębiej. No i jeszcze drugie pytanie o objawienia istot duchowych, które się objawiają, czy pomagają poznawać świat niewidzialny. Jedne z doświadczeń to już tych osób, które mają takie bardzo pogłębione i bardzo konkretną misję do spełnienia, to takie osoby, ponieważ wszystkie te Państwa doświadczenia i charyzmaty, one umacniają w misji. I takie doświadczenia objawień mogą mieć miejsce, jeżeli tego wymaga dana misja. Choćby na przykład doskonale to widać u siostry Faustyny Kowalskiej, która miała konkretną misję przekazania obrazu. Stąd też otrzymuje, byśmy powiedzieli, w darze, w charyzmacie proroctwa, ponieważ to ciekawe, że proszę Państwa, nie dziwi nas, że mistycy mają również charyzmaty. Mają ich bardzo dużo. I działają w różny sposób. Charyzmatycznie, uzdrawiając, prorokując. Ponieważ to jest ściśle ze sobą związane. Nas nie powinno to już w ogóle dziwić. Że mistyk jest zarazem charyzmatykiem, a charyzmatyk bardzo często powinien w ogóle pogłębiać swoje też takie zjednoczenie mistyczne. W
tej aktywności zewnętrznej. A zatem objawienia są dane tym, którym po prostu jest to potrzebne w misji, natomiast nie są dane po to, żeby po prostu mieć kolejny obrazek przed oczami i zagracić w nowy sposób imaginację, czyli naszą wyobraźnię. Bóg nie daje tego nadmiaru, który jest potrzebny. I ostatnie dwa pytania na ten sam temat. Nie wiem, co ojciec na to, ale takie pytanie, czy miał ojciec swoje charyzmatyczne, namacalne doświadczenie Ducha Świętego? Jeżeli tak, czy może ojciec o nim opowiedzieć? Tak. Generalnie, proszę Państwa, to wszystko jest niewyrażalne. Natomiast, proszę Państwa, moje życie jest przykładem na to, że Pan prowadzi nawet osoby, które zajmują się nauką taką, jak ja, proszę Państwa, jestem kodykologiem, mediewistą, historykiem z takiego wykształcenia, a Bóg po prostu ma swoje drogi. Więc mogę tylko powiedzieć, że Bóg na swój sposób bardzo konkretnie mnie prowadzi ciągle. Owe poczucie Boga, to doświadczenie nie jest mi obce. I tak skromnie zakończę, ponieważ jest już czas, ksiądz profesor tutaj musi wrócić do książek, siostra też musi wrócić do książek, a państwo do swoich tutaj domostw. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. I tak czuliśmy, że to nie było tylko książkowe, ale że to było doświadczenie i mówienie również z serca, nie tylko z intelektu. Bardzo dziękujemy. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że ja po 22 będę brał się do książek, nie? Jak ojciec to mówi. Bardzo ojca dziękuję za tą zachętę. A teraz w ramach podziękowania pozwólcie, że odwołam się do naszego w ogóle takiego spotkania, które my nazywamy Duchowość dla Warszawy. Miasto, które koncentruje życie społeczne, polityczne, biznesu, nauki i potrzebuje ducha. Kto to jest to miasto? To są ludzie. Jeśli w centrum Warszawy organizujemy spotkanie na temat duchowości, to chcemy pomóc tym wszystkim, którym zależy na pięknym, wewnętrznym życiu, żeby tę duchowość jakoś pogłębić, poszerzyć, uczynić się piękniejszą. I dzisiejsze spotkanie właśnie dla mnie przynajmniej, wydaje się, chyba że dla Państwa też, było takim wprowadzeniem nas na trochę głębszy pokład życia duchowego niż tylko odmawianie różańca, czy też odmawianie nieszporów. I za ten takie poprowadzenie nas głębiej bardzo ojcu serdecznie dziękuję. Jest jeszcze taka rzecz ważna, która jest w przekazie życia duchowego. To jest oczywiście wiedza, którąśmy dzisiaj usłyszeli. Większość z nas ją zapomni. Ale zostaje nam doświadczenie człowieka, który nosi w sobie to, co jest jego własnością spotkania z Bogiem i z nauką, tym, co jest jego doświadczeniem. I chciałbym, podziękując, życzyć wam, żeby każdy z was żyje, czy w zakonie, czy żyje też w rodzinie, no właśnie uczył się takiej mądrości życia, która staje się przewodnikiem dla najbliższych. Nie mówię wiele, a widać, że ktoś jest kimś. I takiej duchowości bardzo bym wam życzył. Teraz jest wielu tutaj dzisiaj młodych ludzi. Wy zaczynacie swoje życie. Czasem to, co na początku powiedziałem, oczekujecie jakiegoś poczucia, że Bóg jest blisko, że wam da odczuć. Słyszeliście dzisiaj, jak to wszystko jest piękne i skomplikowane, a zarazem bardzo proste. I stąd ja bym chciał wam życzyć, żebyście byli tacy otwarci na Boga i na doświadczenie, które jest, no jest oczekiwaniem, a nie uciekaniem. Czekam na Boga, a nie go zostawię. I dlatego też, jeśli to dzisiejsze spotkanie przynajmniej was zaniepokoiło, że albo zachęciło, albo wam pokazało, jak pięknie można żyć Bogiem, to bym takiej kontynuacji w waszym życiu młodym życzył. I stąd następne spotkanie, które będzie 22 listopada, będzie trochę
prowokujące na temat samorealizacji inaczej. Gdzieś w tle jest moje marzenie, jak się zrealizować, i drugie, gdzieś jest na horyzoncie świętość, realizacja samego siebie. Jak? I dlatego też, jeśli Państwu to pomaga, to bym bardzo zapraszał 22 listopada na 19. Jeśli macie jeszcze ludzi, którzy chcieliby się wzbogacić czymś, co będzie dla nich smakowaniem życia duchowego, to bardzo o to proszę.